Witam serdecznie w murach Zespołu Szkół Samochodowych. Prawie 400-letnia tradycja, która pozwala żywić nadzieję, że 400-letnie doświadczenie będziemy przenosić na kolejne lata. Wiele dobrego w Zespole Szkół Samochodowych się dzieje. Zespół Szkół Samochodowych staje się samochodową szkołą roku 2013. Również w 2007 roku samochodowa szkoła roku. Wykraczamy poza granice nie tylko i wyłącznie naszych bieżących spraw, ale wykraczamy również poza granice naszej szkoły, zapraszając rozmaite osoby, rozmaite instytucje, które by chciały razem z nami organizować różnego rodzaju imprezy. A ponieważ jest to szkoła samochodowa, to nie sposób powiedzieć o imprezach typowo motoryzacyjnych, samochodowych. Wraz z kolegami postawiliśmy sobie cele. Pierwszy z tych celów to integracja środowiska motoryzacyjnego. Drugi cel to prezentowanie nowoczesnej szkoły, która wychowuje, która prowadzi lekcje dydaktyczne, ale też lekcje właśnie w tym charakterze, gdzie uczniowie mają możliwość zobaczyć na żywo zabytki motoryzacji, mają możliwość porozmawiania z ludźmi, którzy na temat historii motoryzacji i historii techniki mają naprawdę sporo do powiedzenia. Można było tutaj u nas 18 maja zobaczyć pojazdy zabytkowe, jak i pojazdy nowych modeli. Również taką atrakcją główną był pokaz ratownictwa drogowego przy udziale Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Państwowej Straży Pożarnej, jak i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Bydgoszczy. Dzięki tutaj też naszym uczniom i całemu gronu udało nam się przedstawić taki pokaz, gdzie na żywo była poszkodowana osoba wyciągana z tego pojazdu oraz strażacy rozcinali samochód na żywo na oczach wszystkich naszych gości. Serdecznie zapraszamy na takie imprezy i mamy nadzieję, tak jak kolega wspomniał, że będą one towarzyszyły życiu szkoły co roku. Członkowie naszej sekcji przyjechali na festyn zorganizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, aby pokazać społeczeństwu, pokazać uczniom historię motoryzacji. Mamy tutaj naprawdę kilka ciekawych pojazdów, począwszy od BMW Dixie z 1927 roku, poprzez Pontiac Firebird 67, Chevrolet Camaro, który tutaj stoi. Mamy także Cadillaki, Lincolny, są syrenki, czyli jest przekrój motoryzacji nie tylko europejskiej i amerykańskiej, ale można powiedzieć światowej. Na dzisiejszej ekspozycji postanowiliśmy zainaugurować spotkania w terenie dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są historią bydgoskiej motoryzacji, zarówno tej na czterech kółkach, jak tej na dwóch kółkach. Dzisiaj również dodatkowo zainaugurowaliśmy wystawę cyklistyczną złożoną z rowerów, które były produkowane m.in. w Bydgoszczy w okresie przedwojennym. Do takich eksponatów możemy zaliczyć rower Rekord z 1936 roku, produkowany w pomorskiej fabryce rowerów Wilego Jara przy ulicy Nakielskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych motoryzacją, jej historią, tradycjami do naszego stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że spotkamy się Państwem przy kolejnych edycjach naszego mobilnego muzeum. Zapraszam wszystkich młodych mechaników do konkursu organizowanego przez ExxonMobil Polska Warto. Zapraszam do Wrocławia we wrześniu. Serdecznie zapraszam.